Proszę Państwa, nie będę udawał, że jestem zaskoczony tym, że chcecie PiS. Bo to jest genialna orkiestra, ja znam, prawda. I zastanawialiśmy się, co Państwu zaprezentować w kolejnym utworze. Nie będziemy grali po krużnicy, nie będziemy powtarzać. Poproszę Nikolasa Nowi tutaj. Nikolas. Nikolas wczoraj zaśpiewał piękną piosenkę. Niektórzy nawet mówią pieśń. Śpiewana na całym świecie. Przerobiono ją na potrzeby repertuaru również naszej polskiej wokalistki Sławy Przybylskiej. Mimo, że to był koncert patriotyczny, a ta pieśń powstała już po II wojnie światowej, postanowiliśmy, że ją włączymy do tego koncertu, ponieważ mówiła o chłopcach z tamtych lat, o kwiatach z tamtych lat, o mogiłach. Śpiewana kiedyś przez Marlenę Dietrich, piękna piosenka po angielsku, potem również po niemiecku. Nikolas postanowił, że się jej nauczy. Nie zdążył nauczyć się całej po polsku, ale dzisiaj dla Państwa, gdzie są kwiaty z tamtych lat? Gdzie są kwiaty, gdzie są
ślad. Gdzie są gwiazdy z tamtych lat? Każda ścieżka wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było radzą sobie bez dyrygenta. Natomiast nie znam ani jednego dyrygenta, który znakomicie sobie radzi bez orkiestry. Proszę Państwa, przenosił się teraz do Grecji, otworu nie będę zapowiadał, tylko chciałem powiedzieć, że tutaj mamy oficjalne pozwolenie od władz Kościoła. Można tańczyć. Thank you.
Chociaż pierwsza, która jest na tym wyjścia. I to już jest taki napęd. Bardzo dziękujemy za miłość, za prezentację. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy miłego wieczoru i kolejny za panią rozwiązanie. To, że piękne kazania tutaj się ogłosiło przez te 400 lat, ale dzisiejsze kazanie no, jest niesamowite. Sam słuchając, chciałbym zapamiętać, ale nie wiem, czy dam radę, żeby to powtórzyć. Sam Bony, przepiękne przeżycie pasterkowe, wielkanocne zmartwychwstania, ale dzisiaj ten uroczystość Królowej Polski, rzeczywiście mieliśmy najpiękniejsze kazanie patriotyczne, z dreszczykiem, z muzyką, z tańcem, z przesłaniem. Nie chcę więcej dodawać, żeby nie zepsuć tego piękna, które żeście tutaj zostawili w tych murach, które na pewno będą oddawały to jeszcze długo, długo. A tak bałem się, że tyle tego sprzętu troszkę może nam tutaj zaszkodzić. Wspaniale. Pan profesor Janusz prawie, że zamieszkał na plebanii, ma klucze, także słuchajcie, mamy dobrze. Ale Nikolas również dostał klucze i mieszka na naszej plebanii, także jeszcze tylko muszę tutaj Bogdanowi dać klucze i mam obsadę do głoszenia kazań muzycznych. Dziękujemy Państwu jeszcze raz i wierzymy, że jeszcze kiedyś nas zaprosicie. Tak? Andrzej, ale najgorsze jest to, że Państwo wcale nie chcą, żebyśmy nie skończyli. Proszę Państwa, no bardzo dobra wiadomość. Będziemy jeszcze tutaj przez 3 godziny. To był najlepszy żart dzisiejszego pisma. Panie Tadeuszu, dziękujemy za to, że wspierał Pan ideę zaproszenia nas tutaj. Dziękujemy jeszcze raz Pani Darku za wsparcie przez 7 kolejnych lat. Tak, jakaś obietnica? Bardzo dziękujemy Panie Dyrektorze za pomoc. Jeszcze raz dziękujemy pułkowi i wszystkim tym, Panu Iwanikowi oczywiście, też wszystkim tym, którzy pomogli nam odnieść ten sukces, bo przez, jak to mówi czasami nasza Pani koncertmistrz Anna Jaskanis, chwila nieuwagi, kolejny sukces. Bardzo Państwu dziękuję. Jest kolejne wynagrodzenie. Dziękujemy serdecznie i miłego wieczoru. Nikolas. Może byśmy dzisiaj zaśpiewali w tę uroczystość. Jest zachodnią na tej świecie. Czarna Madonna. Nie, mówią, że znasz. Zachodnią na tej świecie. Już się tak uśpiewałeś. Ale co? Ja powiem tak, teraz Mikołaj sobie nie może przypomnieć, ale na jutro rano będzie szumka. To słuchajcie, zaśpiewajmy Nikolasowi. My zaśpiewajmy Danielu. Słuchaj. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie poradza każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim cięte rysy dnie. Wzrok ma smutny, zatroskany, jakby chciał prosić się, byś matczyną jej opiekę oddał się. Thank you.
prostu jesteście kochani.